Prowadzimy już 13 lokali w Warszawie. W tym momencie jeden z nich jest barem mlecznym, który mieści się w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Cieszę się dużym powodzeniem u mieszkańców, a władze lokalne Pragi szukały sprawdzonej firmy, która poprowadzi właśnie takie miejsce tutaj. My z przyjemnością podjęliśmy to wyzwanie. Są dania dnia, które zmieniają się codziennie i są wspólne dla całej naszej sieci. Bazują one na sezonowych składnikach, są dania wegetariańskie, mięsne, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Oraz dania z baru mlecznego, czyli pierogi, naleśniki, kluski śląskie, kluski leniwe. Nasze dania wahają się od 7-8 zł za taki mniejszy obiad, a za taki już naprawdę duży dwudaniowy około 14 zł. Pan wie, że dzisiaj obiadki są za złotówkę? Za złotówkę? Tak, że pierwsze 100 obiadków są za złotówkę. No to trudno, to się zapłaci złotówkiem. Czy państwo dzisiaj przychodzą na obiadki? Oczywiście, tak, ci otwarcie. A co pana skusiło dzisiaj tu przyjść? Właśnie to ogłoszenie. Jakie ogłoszenie? Pierwszych 100 obiadów po złotówce. Czy panią skusiło to, że będą obiadki za złotówkę? Nie. Bo dość często chodzę to po restauracjach. Kto chciał, żeby ten bar mleczny właśnie tutaj był? No przede wszystkim chcieli mieszkańcy. Jako radna zaczepiali mnie mieszkańcy. Napisałam pierwszą interpelację. Niestety z braku lokalu było odmownie. Nie darowałam, napisałam drugą interpelację. Również była odmownie, a mieszkańcy też nie darowali, zbierali właśnie podpisy i przynieśli mi bardzo, bardzo dużo podpisów. No i złożyłam tą trzecią interpelację i się udało.